Apulejusz, Metamorfozy, Księga Druga. Skoro tylko nowe słońce noc rozpraszając dzień uczyniło, ze snu równocześnie zerwałem się i z łóżka, niespokojny i znowu ponad miarę żądny poznania wszystkich osobliwości i dziwów, boć przecie, jak tom sobie ciągle powtarzał, byłem w samym sercu Tesalii, tu, gdzie się zrodziły zaklęcia sztuki czarnoksięskiej, w calutkim świecie zgodnie sławione. Nagle, sam nie wiedząc kiedy, znalazłam się na targowicy smakołyków i tu właśnie widzę przed sobą niewiastę jakąś idącą wśród licznej gromady służby. Przyspieszam kroku i mijam ją. Złoto na klejnotach i na sukniach, tam w oprawach, tu w tkaninach, zdradzało jako żywo damę. Przy boku miała starca, w leciech już bardzo poważnych, który tylko spojrzenie jego na mnie padło, zakrzyknął: Dalibóg, toż to Lucjusz! I wraz mnie całuje i coś, czego mnie słyszał do ucha tej niewiasty, szepcze. A ona, przypatrując mi się, mówi: toż to sama żywa poczciwość, a rzetelność jego przyzacnej matki Salwi. Ale i cieleśnie doskonałe jest urody. Pomierny ma wzrost, wysmukły jest, choć nie chudy, w miarę rumiany. Włosy jasne i bez jakichś mistycznych fryzur. Oczy wprawdzie niebieskie, ale bystre i błyszczące, całkiem jak orle. Oblicze całe chorze, chód pański, a naturalny. Po czym dorzuciła: ja cię, Lucjuszu, na moich rękach tu wyniańczyłam, bo jakżeby inaczej, przecie ja twojej matce nie tylko krewna, ale nawet jakby mleczna siostra, bo i obieśmy z rodziny Plutarchowej i jedna nas mamka karmiła i razem chowałyśmy się w stosunkach jako kuzynki bardzo bliskich. Ja to jestem owa Birenna, której imię pono nie raz i nie 20 słyszałeś w domu u rodziców. Przyjmże przeto ufnie u mnie gościnę, raczej chodź jak do domu własnego. Nie może tak być, powiadam, ciotko, żebym tak opuścił mego gospodarza Milona, ale to ja pewniakiem zrobię gorliwie, co ino się da zrobić z zachowaniem przyzwoitości wobec niego, a ilekroć mi przyjedzie podróżować, to nie będzie nigdy tak, żebym do ciebie nie zajechał. Kiedy sobie tak i na modłę ugaważaliśmy, dochodzimy po paru zaledwie krokach do domu Birenny. W sienach przedziwnej piękności wznosiły się tu na kolumnach w czterech rogach posągi bogini, zwycięstwa, unoszącej palmy, nagrodę zwycięzców. Podczas gdy się tym niepozornie zachwycam, Birenna mi powiada: na tę tu boginię, mój Lucjuszu najdroższy, jak darzę o ciebie i jak chciałabym cię długo mieć w opiece, boś przecie mój miły chłopak, tak cię zaklinam. Strzeż się, co sił złych sztuczek i zbrodniczych wabików, tej Pamfili, co zamężna z owym sławetnym Milonem, u któregoś, jak mówisz, w gościnie. Toż to czarownica pierwszej próby. Mówiąc o niej, że jest we wszystkich cmentarnych zaklinaniach mistrzynią, taką, co dmuchając na jakieś kameczki, patyczki i tego rodzaju bóstewka, potrafi cały ten jasny świat podgwiezdnych pogrążyć w przepaściach Tartaru i w pierwotnym chaosie. Tyle mi rzekła Birenna w niemałym niepokoju. Tymczasem ja, rozciekawiony inną tej rzeczy stroną, jaką tylko usłyszał to słowo, czarnoksięstwo, zawsze mające na mnie urok nieprzeparty. To już jak byłem daleki od wystrzegania się Pamfili, że aż mnie podcięło, żebym do niej samemu polecieć na naukę tej sztuki, co by to mogło i kosztować. Zaledwie szybko rzuciwszy: bądź zdrowa, co tchu lecę do mieszkania Milona. A kiedy szaleńcowi podbień przyspieszam jeszcze kroku, myślę sobie: no Lucjuszu, czuj duch i uwaga, złapałeś tę upragnioną sposobność. Możesz, jak sobie od dawna życzyłeś, wypchać głowę najdziwniejszymi historiami. To w sobie rozważając, przybywam do drzwi Milona jednogłośnie, że tak powiem, uchwalając swój plan. I nawet nie zastaję w domu Milona, ani jego połowicy, tylko moją miłą Fotis. Właśnie gotowała dla swych państwa flaczki z nadzianką, potrawkę mięsną z sosem jeżynowym i nader smakowitą, co samym nosem już wyczuwałem, kiszkę. Fotis, sama wdzięcznie odziana w lnianą tunikę, obracała owo kuchenne naczynko rączkami jak kwiaty.
Około pierwszej bez mała straży nocnej zbudził mnie nagły dreszcz lęku. Otwarłem oczy i ujrzałem pełny krąg księżyca lśniącego jasnym blaskiem. Wśród milczącej tajemnie nocy cienistej uczułem głęboko, że ta wielka bogini księżyca szczególną moc posiada i że jej pieczą bożą sprawy ludzkie całkowicie są kierowane. I postanowiłem uderzyć w modły korne do bogini. Niebios królowo, ty, która tym światłem niewieścim oświecasz wszystkie grody i wilgotnymi promieniami żywisz bujne szczepy roślinne i miasto słońca poblaski rozsiewasz mdłe. Ty, jakimkolwiek cię imieniem, jakimkolwiek obrzędem, pod jakąkolwiek postacią godzi się wzywać, ty mi bądź już nie pomocą w najgłębszej mej niedoli. Zdejm ze mnie kształt czworonoga obmierzły, wróć mnie mej Lucjusza postaci. A kiedym takie zanosił prośby i modły żałosne, zamgliły mi się zmysły i znowu sen mnie zmorzył. A zaledwie powieki mi się przywarły, gdy oto spośród fal wynosić się jęła zjawa nadziemska, naprzód oblicze wynurzając podziwu bogów samych godne, potem za się zwolna wychynęła całym ciałem postać świetlana. W takiej to ona i tak wspaniałej postaci, rozkosznymi zapachami całej Arabii tchnąca, takimi słowami bożymi do mnie odezwać się raczyła. Oto prośby twymi, Lucjuszu, ubłagana przychodzę ja. Macierz wszechświata, pani żywiołów wszystkich, praźródło wszechwieków. Ja, z bóstw największa, ja, cieni podziemnych królowa, spośród niebian pierwsza, ja, której skinienie rządzi świetlistymi sklepieniami nieba, uzdrawiającymi tchnieniami oceanów, rozpaczliwym piekieł milczeniem. Ja, której jedno jedyne bóstwo cały czci świat we wielorakim kształcie, w różnym obrządku i pod różnorakim imieniem. Etiopowie, Ariowie i prastarą mądrość przechowujący Egipcjanie, właściwymi mnie czczą obrzędami i prawdziwym oznaczają imieniem Izydy królowej. Przychodzę ulitowawszy się nad twą niedolą, pilnie tedy zważ, co ci rozkażę i oto się frasuj. Dzień, który noc ta z siebie urodzi, ten dzień od prawieków mojej czci jest poświęcon. Tego to dnia, w którym kończą się burze zimowe i układają się pogodnie morza rozhukane bałwany, na morzu do żeglugi już zdatnym poświęcają mi świeżo na nie spuszczony okręt kapłani moi. Tej uroczystości winieneś czekać z sercem skupionym i nabożnym. Bowiem z rozkazu mego kapłan na czele orszaku kroczący niósł będzie w prawej ręce na świętym brzękadle wieniec z róż. Bez wahania tedy przez tłum ludzi się przeciśnij, do kapłana nieznacznie się przybliż i jakoby dłoń mu chcąc ucałować, uszczknij wargami róż. Tak czcigodną wyrocznię zakończywszy, zniknęło bóstwo wszechpotężne. Za czym bezzwłocznie ze snu się natychmiast otrząsnąwszy, podniosłem się zdany potem, bo lęk i radość przeze mnie się przewalały. I oto zbliża się do mnie dobrodziejstwo przez bóstwo najpotężniejsze mi przyrzeczone. Zbliża się kapłan, niosący w rękach samą dolę mą i wybawienie. Ale nie dałem się porwać nagłej radości i nie ruszyłem ku kapłanowi z kopyta, bom się, rzecz oczywista, lękał, by dostojny porządek uroczystego obchodu nie zmącił się takim nagłym wpadnięciem bydlęcia. Kapłan za się stanął od razu i sam ku mnie wyciągając prawicę, pod sam pysk mi podsunął wieniec. Wtedy ja, dygocący, serce waliło mi jak młotem. Chciwym pyskiem pochwyciłem wieniec mieniący się plecionką cudowną róż i żądny nad wszystko spełnienia obietnicy, pożarłem. I zaprawdę nie zawiodła mnie Boża obietnica. Natychmiast jęła opadać ze mnie szpetna i bydlęca skóra. Kurczy się ogromny kałdun. Ogromne kłapouchy odzyskują dawny, drobny kształt, a z ogona, z niego, co był mi zawsze największą udręką, z ogona ani śladu. Pozwól, rzekła, że naprzód starannie zamknę drzwi. Wielką bowiem winę wzięłabym na siebie, gdyby przez nieuwagę wymknęło się coś z tego, o czym będziemy mówili i poszło między ludzi. Mówiąc to, zasunęła rygle i mocno haczyk zacisnęła, po czym zwróciła się do mnie i zarzuciwszy mi obie ręce na szyję, rzekła głosem bardzo stłumionym i cichym.
Boję się ja i lękam odkrywać tajniki tego domu i wyjawiać wielkie tajemnice mojej pani. Ale mam niebyle jakie mniemanie o tobie i twoich zasadach. Cokolwiek wtedy powierzę głębiom sumiennego twego serca, to błagam cię, zachowaj zawsze pod 7 pieczęciami i za otwartość mego wyznania zapłać mi wytrwałością twego milczenia. Bo to miłość moja dla ciebie każe mi wyznać to, o czym wiem sama jedna ze wszystkich ludzi. Zaraz się dowiesz o wszystkim, dowiesz się o przedziwnej, czarnoksięskiej władzy mojej pani. Władzy, której słuchają umarli, która narusza spokój gwiazd, zniewala bóstwa, rządzi żywiołami. Spełnij mi jedno, o co okrutnie gorąco proszę. Pokaż mi panią swoją, jak czyni, jakie praktyki tej swej boskiej sztuki. Bo okrutnie chciałbym własnymi oczyma poznać sprawy sztuk czarnoksięskich. Jakże bym chciała, odrzekła Fotis, zrobić ci, Lucjuszu, to, czego sobie życzysz. Pani moja jednak zazdrosna o swój kunszt. W zupełnej samotności, zawsze i nieobecności wszystkich zwykła dokonywać tych swoich spraw tajemniczych. Aż pewnego dnia przybiega żwawo Fotis i dosyć poruszona opowiada, że pani jej tej nocy opierze się na kształt ptaka i tak przemieniona frunie do swego wybrańca. Niechże się tedy przygotuje, by się zasadzić na czatach i zobaczyć takie niezwykłe widowisko. I oto, co widzę, najpierw rozdziewa się Pamfila zupełnie z szat, po czym dobywa liczne puszeczki i pudełeczka. Z jednego z nich wygrzebuje jakąś maść, którą długo w dłoniach rozciera i wreszcie wysmarowuje nią siebie całą. I oto staje się puszczykiem, po czym w powietrze się wzbiwszy, co sił już w skrzydłach na świat wylatuje. Ja, choć żadnym zaklęciem nie zaczarowany, a tylko do cna osłupiały tym, czego był świadkiem, do wszystkiego raczej innego byłem podobny niż do Lucjusza. Na koniec wreszcie, przyszedłszy do siebie, chwyciłem rękę Fotis i przycisnąłem do mych oczu. Dajże ty mi, zawołałem, błagam cię o to, uczknijże mi tej maści szelmowskiej. Mocno zakłopotana, wbiegła do izby i ze skrzyneczki wyciągnęła jakąś puszkę. Tę ja obiema rękami pochwyciłem i naprzód wycałowałem, prosząc, aby mi dała szczęśliwe latanie, po czym szybko zrzuciwszy z siebie wszystkie łachy, łakomie w niej dłonie zanurzyłem i zaczerpnąwszy garścią maści, natarłem nią całe ciało. Już z miejsca zacząłem próbować raz po razu chwytać ramionami równowagę na kształt lecącego ptaka. Ale ani żadne lotki, ani zgoła żadne pierze na mnie się nie pokazuje. Za to włosy na ciele moim gęstnieją w sierść, delikatna skóra twardnieje. Na końcach moich rąk i nóg zatraca się wielkość wszystkich palców, które ściągają się w pojedyncze kopyta. Od końca zaś moich krzyżów wyłazi wielki ogon. Już i łeb mam wydłużony, i pysk szeroki, i rozwalone chrapy, i zwisające wargi. Już i strzygę olbrzymimi kłapouchami. Ale kiedy tak beznadziejnie przyglądałem się całemu memu cielsku i widziałem, że przemieniłem się nie w ptaka, ale w osła z opuszczoną żałośnie dolną wargą, strzygłem na Fotis wilgotnymi oczyma i użalałem się jej milcząco. Ona zaś, skoro tylko w tym stanie mnie zobaczyła, tłuc się zaczęła rękami po twarzy. Zgubiona jestem, nieszczęsna! Wołała. W pośpiechu i zamieszaniu zwiodło mnie podobieństwo puszek. Ale dobrze, przynajmniej, że całkiem łatwe jest lekarstwo na tę przemianę. Trzeba tylko, żebyś zjadł garść róż i w mgnienie zamienisz się znowu w mego Lucjusza. Niech tylko świtać zacznie, migiem będziesz miał lekarstwo na czary. No, no, powiadam. Cudaczne ty mi historie tu opowiadasz, mój Sokratesie. A i nie mniej straszne. Teraz to i mnie niemałegoś napędził niepokoju. A nawet, prawdę mówiąc, ciężkiego stracha. Wiesz co, kładźmy się jak najprędzej spać, a krzynę się snem pokrzepiwszy, jeszcze po nocy czmychajmy stąd jak najdalej. Zamknąłem tedy drzwi, zasunąłem dobrze rygle, a nawet zaparłem wejście mocno łóżkiem, na którym się położyłem. Dobrze już po północku trochę się zdrzemnąłem na dobre, kiedy z łomotem drzwi się otwierają, a właściwie nie otwierają, ino wylatują razem z połamanymi na kawałki zawiasami. Mój tapczanik,
wywrócił się od tego gwałtownego uderzenia. Ja wyleciałem, żem się aż po podłodze pokatulał i uczułem tylko, że tapczan wali mi się na grzbiet. I kiedy tak rzucony w śmieci, zerkam, co się tam dalej stanie, widzę dwie niewiasty, starsze. Jedna trzymała w ręce świecącą latarnię, druga gąbkę i miecz. Tak uzbrojone, stają przed Sokratesem, śpiącym jak suseł. Wtedy ozwie się ta z mieczem. Ten ci to jest, siostrzyczko Pantio, ten mój słodki Endymionek, który, wzgardziwszy moim żarem, chce czmychnąć. I odgiąwszy głowę Sokratesa na prawy bok, wbiła mu w lewą stronę szyi cały mieczyk aż po rączkę. Tymczasem Pantia, zakładając gąbką cały otwór rany, mówiła: ej, gąbko, gąbko w morzu zrodzona, żebyś mi się przez morze nie puściła. Ledwie wyszły za próg, a już drzwi, jakby nietknięte, wracają na swoje dawne miejsce. Zawiasy wsuwają się w swe otwory. Ja tedy pomyślałem sobie ino, co się też stanie ze mną, kiedy rano znajdą mojego towarzysza zamordowanego. Kto uwierzy, że mówię rzeczy choć podobne do prawdy, kiedy ja będę mówił prawdę samą? Hej, jest tam który? Wołam. Otwórz no mi wrota zajazdu, bo wyruszam przed świtem. Odzywa się na to nareszcie odźwierny z barłogu, gdzieś za bramą wjazdową, do pół jeszcze nieprzytomny ze snu. A skąd ja mogę wiedzieć, czyś ty nie poderżnął gardła temu twojemu znajomkowi, któregoś tu wieczór przyprowadził? I teraz w nogach nie szukasz ratunku. Wracam tedy do izby i zaczynam rozmyślać, jakby tu znaleźć jaką śmierć gwałtowną. A właśnie w tej samej chwili wchodzi odźwierny i krzyczy na całe gardło: gdzieżeś ty, co się o północy tak w drogę spieszył, a teraz chrapiesz pod pierzyną? Na to budzi się Sokrates. Wstaje pierwszy i powiada ze złością: czy to może niesłusznie wszyscy goście klątych karczmarzy? To przecie ten natręt wścibski zbudził mnie, com taki zmęczony, swoim wrzaskiem z najsmaczniejszego snu. Wyłażę ja na to, ucieszony okropnie, rozpierany niespodzianą radością, i krzyczę: patrz no ty, chlubo wszystkich odźwiernych, oto mój kum, mój tatuś, mój braciszek, ten, o którym w nocy po pijanemu pyskowałeś, żem go zabił. I między jednym słowem a drugim Sokratesa wycałowuje, wyściskuje. A chodźmy już, powiadam, łapiąc go w pół, i użyjmy sobie przechadzki o poranku. Wziąłem tłumoczek i zapłaciwszy karczmarzowi za mieszkanie, wyruszyliśmy w drogę. A do niego powiadam: nie bez kozery, mówią poważni lekarze, że obżarstwo i pijaństwo ciężkie i okropne zmory senne sprowadza. A na to on: co prawda to i mnie się śniło, że mnie mordowano, a i teraz jakoś mi tchu brak, kolana mi drżą i idę jakoś tak niepewnie i chciałbym coś zjeść, żeby się pokrzepić. Tak robimy, po czym ja sam posilam się z tych zapasów i obserwuję jego łapczywie zajadającego. Tymczasem Sokrates zaczął odczuwać gwałtowne pragnienie, ale jeszcze nie dotknął płynu warg końcem, kiedy na jego szyi
rozdziawia się rana, szeroka i głęboka, z której nagle wypada owa gąbka, za nią mała stróżka krwi. Tu pogrzebałem go w piaszczystej ziemi, w wiecznym rzeki sąsiedztwie.